Państwo, dzisiaj będzie słodki temat, ale zanim to spróbujemy sobie zdefiniować takie pojęcie, które będzie tutaj występować bolszewizm. E, oprócz e, oczywiście tych definicji encyklopedycznych, to spróbujemy dzisiaj autorsko, spróbuję autorsko przedstawić, czym jest bolszewizm. No bolszewizm, współczesny bolszewizm. Generalnie bolszewizm jest gwałtem na rzeczywistości. Pod pozorami prawa, uczciwości, sumienia i wszelkich zasad buduje się, utwierdza instytucjonalnie kłamstwo. Jeżeli oczywiście gardząc hierarchią, gardząc jakimkolwiek ładem, zastanem, gardząc prawem zarówno Bożym jak i naturalnym. Jeżeli mówimy o tej apoteozie kłamstwa, która musi być przedstawiona niczym wiara, wiara i, i utwierdzona, i broń Boże, kto nie wierzy, ten niepraw, to proszę państwa, y, proszę sięgnąć do programów publicystycznych TVP info i szczególnie, i tutaj nie mam nic do pań, ale gdy prowadzą je panie redaktor, właśnie nie dziennikarze, a dziennikarki, ile jest tej chorej, Pustej zajadłości w walce o to, by kłamstwo prawnym, prawną się stało. Jeżeli Państwo obejrzycie taki program, to jest definicja współczesnego bolszewizmu. Bolszewizm nie odszedł. On, jeżeli zrodził się faktycznie pod pozorem socjalizmu, komunizmu w Rosji carskiej, ale tak jak znawcy tematu tamtej rzeczywistości mówią słożyły się trzy czynniki po pierwsze stworzył się za niemieckie pieniądze intelekt żydowski i trzecim składnikiem naiwność durnota głupota Rosjan i ta piorunująca mieszanka stworzyła tą swoistą formę która na pewno była także i w poprzednich dziejach ale która od tego momentu do dnia dzisiejszego w różnych postaciach nas nie odpuszcza. Powiem teraz o tej formie bolszewizmu spożywczego w przemyśle spożywczym, bolszewizmu żywnościowego w żywności. Czyli jak kłamstwo ma być kupione jako coś dobrego, zdrowego i nam korzystnego. Jak to, jak śmierć, jak toksyczność nam się sprzedaje. Miało być na słodko i zaczniemy. Kochani, będziemy mieli tutaj oczywiście niekoncerny. Zrobimy nasze markowe, lokalne cukiernie. Z góry zaznaczam, nie mam nic przeciwko im. Oni są po prostu wytworem bolszewizmu współczesnego. Zostali do tego zmuszeni. Tak jak w bolszewizmie każdy do czegoś jest zmuszony. Wykonuje swoje zadanie tak, żeby system był z niego zadowolony. Jeżeli nie wykonujesz tego zadania, wypadasz z tej gry, bo koncerny, tak jak obozy koncentracyjne, stoją na straży, żeby, broń Boże, ta mała piekarenka gdzieś tam nie fiknęła numerku, nie przekroczyła pewnych norm. Mam wykonywać dokładnie tak, jak system każe. No i kochani, mamy takie m, trzy nasze fajne, lokalne piekarenki, więc pierwsza będzie z Ciechanowa, Pluga będzie z mina ze swoimi produktami, nie pokazuje ich nazw. Nie chcę, bo oni nie są winni. Akurat padło, obojętnie gdzie byśmy wzięli, w jakim mieście będziemy mieli to samo. Akurat padło na nich, to broń Boże, nie chcę sekować ich marki, ich nazwy. Natomiast e, trzecia jest e, z takiego miasteczka tutaj niedaleko e, koło Białego Stoku czyli Mazowsze i Podlasie. No i zaczniemy od y, rzeczy takiej właśnie z tego miasteczka podlaskiego. No mamy tutaj jakiś proszę spokojnie, że ja chcę z faktami. Ustawimy ostrość. No nie mamy, kochani, takiego oczywiście sprzętu, który nie jest to, że się skarży. Uważam, że to jest zupełnie wystarczające, bo cel zostaje zrealizowany. No właśnie mamy ten serniczek nad no i teraz, czyli widzimy skład. Ja już nie chcę tego kochani odczytywać, to jest proste, no ale tu wszystko widzimy i gdzieś przy okazji nawet no, mąka pszenna jest, tak? Czyli no, mamy y, i olej rzepakowy, błonniki kultury, stabilizatory, tłuszcze rośliny rzepakowe tego i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, mleko odtłuszczone, jak i on tu. No ale sernik też musi mieć masę twarogową, masę. Świetnie, że to jest masa debilizmu, bo niczym to nie może być żadnym twarogiem, a twaróg to tak prosto zrobić. Trochę mleka, podgrzać i masz twaróg. No ale widocznie jest to problem. No i oczywiście, aha, jeszcze ważne, yy, nie chcę tego po prostu gnieść, bo to się nie jada, bo mam taką właśnie bolszewicką Tutaj, no jak bolszewist, to bolszewist. Jak gdyby skłonność do tego, żeby to po prostu zgnieść. To nie ma znaczenia. Jak to wygląda, nie ma znaczenia, kochani. Znaczy, różnie się nazywa, różny wygląd, a smak macie ten sam. Bo smak zapewniają czynniki chemiczne, tak? Smakowe i tak dalej. No, nie? no i oczywiście ich reakcje. Nie chcę, jak gdyby. No drugi mamy, tutaj, proszę, Ciechanów, Tutaj bardzo spróbujmy. Próbujmy i zobaczymy. I proszę zwrócić, tutaj mamy tym drobnym druczkiem, tak? Plus mamy jeszcze wpisaną datę w takim dosyć szczególnym miejscu. No i mamy tym już tłustym druczkiem. Co się ono sugeruje, tak? No, proszę Państwa. No, widzieliście, co tam jest, czyli generalnie podobnie jest jak w tym, no jest to nawet tak zwany makowiec, ale ta informacja, ta informacja, widać, że ktoś myśli, że wie, że robi źle, ale wie jednocześnie, jak ten bolszewizm przykryć może, więc produkt nie zawiera oleju palmowego, tłuszczów utwardzonych, konserwantów. Czymże są środki, które żeście Państwo widzieli tam, jak nie konserwantami? Cukier, Sól to konserwant, no nie można powiedzieć, że naturalny, sól ewentualnie, no nie, cukier mniej, ale to są konserwanty, więc każdy kwas, każde tego to jest konserwant, plus ono oczywiście reaguje z sobą. No, tłuszcze roślinne tam, tu wyraźnie, że nie zawiera oleju palmowego tym yy, wytłuszczonym. No, proszę Państwa, numer jest bardzo drobny, to sugeruje, że wszystko jest w porządku. no Wiedzą ludzie, że już zaczynają czytać, myśleć, e, wiedzą jak to jest zepsute. Więc to jest taka fajna forma bolszewizmu. Oczywiście e, zaraz też się do tego odniosę. No i trzeci mamy to Radzymin. No to jest, e, jak to się nazywa, babka piaskowa. No, tak prosty przepis, już nie do mnie. Zwróćcie Państwo sobie w internecie. Z czego się tak naprawdę babka piaskowa winna składać? A, ale tutaj mam... No zobaczcie, ileż, ileż składników Boże Święty, no naprawdę takiego przepisu nikt by nie wymyślił. Ileż to składników? I teraz jest tak. Oczywiście, proszę Państwa, ciasteczko do wszystkiego, dzieciom szczególnie. No tak, wszyscy się troszczą o te dzieci, tak? No tak, szczególnie też politycy wszyscy. Państwo, no, a wszyscy dopuszczamy do czegoś takiego. Każde przyjęcie, każda taka uroczystość, gdzie, gdzie chcemy dobrze gościnnie przyjąć naszych, naszych gości, gdzie chcemy im zaserwować. No i cóż możemy zaserwować? Truciznę. To jest powolna trucizna. No, gdyby to było tak, że po zjedzeniu tego fikot stołu, no to by było wszystko w porządku, no nie? Ale to jest rozłożone na lata. Dziesiątki lat. Taka lekka, lekka retrospekcja. Rok 86, mam 18 lat. Pracuję w, no pracuję ryję jako biały niewolnik, Stany Zjednoczone. Piekarnia, taka duża, przemysłowa, bardzo dużo Meksykan. No z białych mężczyzn była moja osoba, oczywiście tych, którzy pracują, reszta, bo sobie to co innego. I chcę powiedzieć, że już to się wówczas tam produkowało. W beczkach to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja widziałem, wierzcie mi. Meksykanie, a Meksyki, jak my nazywamy, oni tego nie jedli. Zresztą w ogóle się tego, co produkowaliśmy, fajne ciasteczka, pączki i tak dalej, to się nie dało jeść, no nie? Przyszło to teraz do Polski. Oni już zapłacili tam swoją cenę jako, jako populacja, zresztą oni się, delikatnie mówiąc, ewolucyjnie przygotowywali. Na nas to jest ostry eksperyment. Ktoś do tego dopuścił. Oczywiście, zobaczcie, to państwo, któremu żeśmy zaufali ten bolszewizm, jego instytucją. Już wyliczyłem. Powyżej miliarda za pięć tylko instytucji rok rocznie płacimy za to, żeby oni dbali o nasze zdrowie, o ten nadzór, tak? No i jak widać, dbają, wszystko jest dozwolone. Tak przy okazji Europejski Komitet do Bezpieczeństwa Żywności, który zajmuje się dodatkami co kilka lat, koryguje. E, koryguje ilość, ilość i w ogóle dopu... część wycofuje zupełnie dodatków, a jak nie, to wskazuje, jakie są normy. Niektóre normy o kilkadziesiąt, kilka razy i kilkadziesiąt procent, zobaczcie się, są po kilku latach zmniejszane. Dlaczego? Bo eksperyment na żywej populacji, czyli kolejne badania, doprowadzają do tego, że już wiemy po stanie zdrowia społeczeństwa, że było to szkodliwe. To się dzieje na całej populacji, na nas, na nas wszystkich. I te instytucje, zobaczcie, dopuszczają do tego. Oczywiście cały niewydolność ta państwa, oczywiście wszelkiego typu koncerny, bo tu nie chodzi, żeby tu była jakaś tam mąka i tak dalej, tylko to kosztują te różne dodatki chemiczne, żeby po prostu to mogło zarabiać, mogło funkcjonować. I teraz, kochani, no... Mm. Jak, jak, jak po prostu do tego jak do tego podejść? Oczywiście przypominam, że Agencja Bezpieczeństwa Żywnościowego powinna być to normalna agencja w normalnym państwie, gdy już nie będzie bolszewizmu. Jurawie no, potwierdzają, że tak, e, gdzie już nie będzie bolszewizmu, żeby wreszcie zaczęła to normalnie kontrolować. A za takie numery, jak mamy tutaj tym takim cwaniactwem bolszewickim wrodzonym, a to po prostu oprócz kontroli, wpysk powinno się na dzień dobry dostać. Ktoś powie, że jestem no zbyt, zbyt surowy, może nawet barbarzyński. Pozwólcie, że podam taki fajny przykład człowieka po dwóch dobrych fakultetach, e, kilka języków, e, wielkiego światowca. Jest rok 1917, kolej do Sankt Petersburgu. Dokładnie jest to koniec listopada. Przypominam, że ten bolszewizm dopiero się rozpoczął. Przypominam jednocześnie, że sołdat zaczyna się równać z oficerem. Pagony na ramienniki, won, nawet dekret jest wystawiony: że w wojsku zarządzają nie oficerowie, tylko jakieś tam Komisję. Czyli gwałcimy porządek naturalny świata i tak dalej, tak? Odrzucamy wszelkie, wszelkie normy. No i, i jest pociąg e, pierwszej, e, pierwszej klasy, wagon, przedział. Proszę Państwa. To tak jak dzisiaj kawiarnie w Wiedniu wyglądają, co najmniej wysty wewnętrzny, wielka klasa. No, siedzą, siedzą, siedzi, siedzi ten nasz mm, bohater. Autor pamiętnika, z kolegą siedzą dwie panie, do przedziału wchodzi sołdat. O, zaczął się nowy świat, sołdat się rozsiada, no oczywiście bez żadnych pozdrowień, zakłada swoje nogi, chyba bodajże na jedną z pań, te swoje buty cuchnące. A jeszcze wskaże się, że mozole go bolą, rozkłada to i tak dalej. No, proszę Państwa, na zwrócenie uwagi jeszcze się dziwi. No to co? To w łeb. w łeb. dostaje, tak jak Pan Bóg przykazał, no już nie dyga, w związku z tym tylko rzut na korytarz jest wyciągnięty do drzwi. No i gruch aż było słychać gdzieś tam, jak tylko w pu, przeleciało to pomiędzy torami. A, a, a kołami. I tak po prostu należy z bolszewizmem walczyć. Żadnych skrupułów sumienia o autora. No, nie można posądzić o, o barbarzyństwo, o to no, że, nie, że po prostu no, jakiś nie mam skrupułów, ale tutaj przedstawiłem Państwu e, resopis, charakterystykę człowieka, tak zwanego światowca. Szkoda, że e, e, więcej tego nie było i wcześniej nie zablokowano, bo to bandytwo bolszewickie tam by się i no, rozladzając się na cały świat nie przeszło. I teraz, a co my możemy? Oprócz, oczywiście tutaj nie, nie powinno być skrupułów w walce z tym bolszewizmem w przemyśle spożywczym, w produkcji tego, ponieważ to dotyczy każdego dnia, całej populacji, wszystkich nas. Naszego, naszego zdrowia, które dzień po dniu jest nam odejmowane. Co może. Aha, jeszcze też ważna uwaga: skoro piszemy, to są jakieś, nie wiem, jeśli nie palę do tego, skoro dajemy na tego typu tak zwanych papierosy, tak? Ostrzeżenia, że szkodzi, że szkodzi palenie, że jest szkodliwe, to dlaczego tu nie ma tych, tych ostrzeżeń? Skoro jeszcze powiem. Skoro dzisiaj tak wszyscy czyste powietrze, tak? Bo y, y, statystyka zgonów od kilku lat około 40 paru 50 tysięcy w układzie Polski, która podobno taki smok i tak dalej, tak zanieczyszczone powietrze, więc jest to potężny dramat. Stąd ta transformacja energetyczna, zamykanie kopalń, umiera rok do roku. Około, tak jak podkreśliłem, około 50 tysięcy ludzi. I to jest problem rangi światowej, europejskiej, ważny dla naszego rządu. I europejska też nie kryje, że w ciągu roku ze względu na chemizację żywności, przyczyną bezpośrednią, wpływem na to odchodzi minimum milion europejskich, powyżej miliona populacji, gdybyśmy sobie to szybko policzyli, plus jeszcze nasze różnego typu dane mówią i symulujemy, że jest to w granicach właśnie z tego tytułu, tych dobrych ciasteczek i nie tylko, 150 tysięcy ludzi. Trzy razy tyle i przed problemem czyste powietrze. A gdzie jest ta czysta żywność, tak? Tego nie zauważamy i tak wszyscy sobie tam jakaś koronka, jakieś różne problemy i tak dalej. A tutaj wszyscy dzień każdego dnia odchodzimy. Tylko dlatego, że bolszewizm się zagnieścił. E, I to jest. Zobaczcie, właśnie to jest kolejny dowód, to czyste powietrze, to lansowanie kłamstwa, ten, ten e, abstrakcyjna, ta abstrakcyjna rzeczywistość, i na bazie którego stoją różnego typu władze, media i tak dalej, i tak dalej. No, to było negatywne. Teraz pozytywne. Czy tak musi być? I tu też jest wielka prośba, no nie? E, znajdą się naprawdę nasi cukiernicy, piekarze, poradzą sobie, są w stanie stworzyć ten produkt. Tu musi też decydować nasza świadomość konsumencka. Jeżeli Państwo zrozumiecie, że nie warto trzymać z bolszewikami, a warto ich gdzieś tak, jak ten nasz bohater z tego pociągu, i to z wielką satysfakcją. To zacznijcie poszukiwać tych dobrych piekarzy cukierników. I teraz jest tak, zaczynamy. No, żeby było, można prosić. Wszystko. Aha, tu, tutaj jeszcze jedna uwaga. Tutaj, nawet gdyby ten rolnik jak zrobił jak najlepsze to zboże, surowiec, na tą mąkę, czy nawet jak najgorsze, nawalone z pozostałością środków ochrony roślin, ile by nie wlazło, gdzie mąka jest ma niewielki udział, to szczerze mówiąc nie ma to wielkiego znaczenia. Resztę uzupełni to, że będziemy struci, tak? Naprawdę. Ale przejdźmy do tego, jak powinno być, jak może i jak jest na przykład. Więc mamy tutaj pszenicę. No pszenica jest oczywiście na mąkę. Są to normalne, stare odmiany populacyjne pszenicy. Stare to znaczy takie, które... Już od kilkunastu, dwudziestu lat funkcjonują. Jest to w dodatku pszenica jara, to jest istotne, ważne, ze względu, bo ona w jarej pszenicy ze względu na jej, jej technologię, czas uprawy można sobie naprawdę doprowadzić, że prawie przez, bez żadnej chemii, w trakcie produkcji, a w dodatku nie ma opcji o odłożeniu się, nawet jeżeli, bo nie bądźmy chorzy, Część środków ochrony roślin, oprysków, odpowiednio przygotowana, jest konieczna, niezbędna i potrzebna, żebyśmy to sobie rozumieli. To jest kwestia, kiedy, jak, ile i żeby nigdy się nie odłożyło to w ziarnie. Takie możliwości oczywiście są. Ja robiłem zabieg na a, choroby grzybobójcze w pszenicy, ja to będę, a, ja właśnie Jaraj, mówił i to, to nie, nieźle w tym roku wyszło, jak gdyby własnymi, Metodami, no ale, ale powtarzam, jest to no, bez żadnych środków i to praktycznie się w dosyć takim trudnym z punktu widzenia chorób grzybowych roku. Więc mamy dobrą pszenicę, można, znajdujemy odpowiedni młyn, są jeszcze młyny. Jak nie, to inni wykonają też usługę, jeżeli to będzie odpowiednia ilość, bo na dzisiaj jest oczywiście trudno z usługą, gdy są mniejsze ilości. No i cóż. I później mamy mąkę, zwykłą, prostą mąkę. I teraz, kochani, i teraz, kochani, chcemy zrobić, e, chcemy zrobić właśnie to normalne, ciasto, słodycze, i tak dalej. Tutaj mamy normalną bułkę. I teraz proszę tylko głośno, bo to nie do końca a słychać. Więc, co jest składnikiem tego? Mąka, ta, którą widzimy obok. Mleczko od naszych krówek. O, warunek dobre mleko. Tak, oczywiście żółtka jajeczek. No jajka zawsze walczą, że to było powinno być kilkanaście, proszę Państwa, wtedy tutaj ze względu one jeszcze bardziej żółte jest. Zawsze więcej. Im więcej jajek, tym lepiej. No To jest, bo to, to, to jest podstawa. Co jeszcze? Masełko. Tak jest, nasze nas... też. Mhm. Nasze też. E, oczywiście, żeby urosła, muszą być drożne. No to to naturalne, no. no i oczywiście pokażemy bułeczkę z miodem. Aha. Z miodem. No tak, no, tu niewiele zostało, bo materiał trochę się przedłużył nagrywanie w związku z tym y, ona jest oczywiście mniej wyrośnięta, no ona ma swoje proszę państwa i teraz jest tak. No pytam po co jest tamto potrzebne, co wcześniej żeśmy pokazywali. Tu można oczywiście różne wariacje robić. E, ja nie mówię, że tylko z prostą bułką, ale na bazie tych, tych surowców e, z, tymi, z tymi różnymi dodatkami, masami z dobrej, z dobrej śmietany, z dobrego masła i tak dalej, i tak dalej, cokolwiek byśmy sobie nie użyli z konfitur. Czyli to wszystko jest możliwe, to po prostu nie ujmuje nam zdrowia, a je dodaje. Dodaje to energię dodaje to, że mamy dobre samopoczucie, siłę i chęć do walki i pracy. Tak, kochani? A dzisiaj, dzisiaj ci ludzie, no niestety faszerowani tym, co powiedziałem po pierwsze, no, wątpliwy wygląd i nie chcę tego oceniać, no nie? Ale ruchy, zachowania, jak w zwolnionym tempie, no. Ja nie mówię o ludziach, którzy są tak zwani dojrzali starsi. Ja mówię, kochani, o was w trzydziestolatkach, ludzie kochani, czasami 20 latek, No jak wy zamierzacie żyć? Jak zamierzacie walczyć? Naprawdę bez tej refleksji, kochani, się nie da. Ale to też jest pokazane, że jeżeli my będziemy mądrzy, odrzucimy ten bolszewizm, to znajdą się, znajdą się firmy, znajdą się zakłady, znajdą się przedsiębiorcy, a szczególnie tam wokół Warszawy jest sporo, sporo ludzi, naszych kolegów ciekawych, Którzy, którzy to przygotują, znajdą dobrą mąkę, znajdą dobre towary, dobre surowce i wówczas faktycznie słodkość będzie osłodą naszego życia, a nie trucizną.